Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po spotkaniu Udinese Napoli, no i właśnie dzisiaj jest ten dzień. Wielki wieczór dla kibiców klubu z Neapolu, bowiem Napoli po 33 latach sięga po Scudetto. Fantastyczny wieczór Piotra Zielińskiego i spółki, no bo gdzieś tam wszyscy kibice wyczekiwali na to, kiedy właśnie ten fantastyczny sezon Napoli się spuentuje. Na 5 kolejek przed końcem Napoli sięga po upragnione mistrzostwo, no i właśnie po 33 latach, a więc po sezonie 89-90, kiedy jeszcze w barwach Napoli grał świętej pamięci Diego Armando Maradona, ten klub sięga po mistrzostwo. Fantastyczny sezon, na 5 kolejek przed końcem, w takich też nietypowych okolicznościach, no bo przecież na północy Włoch w Udinese przed tygodniem m.in. Paolo Sousa popsuł zabawę Napoli, bowiem padł u siebie w Napolu remis z Salernitaną. W końcówce spotkania Napoli straciło bramkę. Dzisiaj identyczny wynik, natomiast wynik, który daje ostatecznie Scudetto. Od początku. Mecz no nie układał się na pewno po myśli Napoli, bowiem Udinese na samym początku sensacyjnie objęło prowadzenie. Dla Udinese strzelił Lovric. Była to 13 minuta. Później mieliśmy taki fragment, gdzie rzeczywiście gospodarze wyglądali całkiem nieźle, no a ci tłumnie obecni kibice Napoli trochę wpadli w osłupienie. Tak naprawdę proporcje na stadionie w Udinese były na korzyść gości i gdzieś tam te niebieskie trybuny wskazywały na to, że to właściwie Napoli grał u siebie. Początek drugiej części meczu, cały czas Piotra Zielińskiego nie ma na murawie, no bo reprezentant Polski dopiero pojawił się po 60 minucie. Bramka na 1-1 ostatecznie skończyła trafienie, natomiast Wiktor Osminek, czyli jeden z tych symboli tego fantastycznego sezonu, wpisał się na listę strzelców, zakotłowało tam się pod bramką Udinese. Kilkukrotnie bronił bramkarz właśnie gospodarzy. Najpierw takie wstrzelenie w pole karne, Zambu Anguissa, uderza Kwaradonna, piłka odbita, no i później Osminek, który zdobył bramkę, w radości zdjął maskę, no i gdzieś tam poderwały się trybuny na stadionie w Udine. Generalnie mecz od tej bramki był na korzyść Napoli, kilkanaście minut dominacji, natomiast później to wszystko trochę przycichło, no i gdzieś tam wielka, taka powiedziałbym, ta chęć zdobycia kolejnej bramki ucichła i pojawiła się kalkulacja, żeby ten wynik już się nie zmienił, żeby ci wszyscy kibice, którzy zgromadzili się też na stadionie Diego Armando Maradony, no bo trzeba powiedzieć, że blisko 50 tysięcy fanów na stadionie, bilety po 5 euro, 8 telebimów i generalnie też takie święto w domu Napoli, żeby kibice mogli też świętować, natomiast pewnie kiedy pojawi się przyjazd piłkarzy do domu, no i kolejny mecz domowy, czy właściwie wszystkie już ostatnie 5 spotkań Napoli do końca sezonu, no to będą fantastyczne święta. Napoli nie zaśnie, no bo klub z Wezuwiusza bardzo długo czekał na to, by to się zmetalizowało. W rozgrywkach Ligi Mistrzów też fantastyczny wynik, bo jest to ćwierćfinał. Odpadli z inną ekipą z Italii, a więc z Milanem. W Pucharze Krajowym nie wyszło, porażka z Cremonese, natomiast Serie A, no to jest coś, na co niewątpliwie czekali kibice Napoli. Zacierali ręce, no i w końcu się udało. W tym wszystkim Polak, jeden też z bohaterów tego sezonu, oczywiście Piotr Zieliński, który strzelał w Serie A, w Lidze Mistrzów. Oczywiście mniej zaznaczył swoją obecność Bartosz Beraszyński, obecny w Napoli od stycznia, ledwie jeden występ, natomiast liczymy na więcej gier, kiedy już właśnie wszystko jest jasne, no i te 5 meczów być może Luciano Spalletti potraktuje jako takie święta, da być może zagrać piłkarzom rezerwowych, no i miejmy nadzieję, że zobaczymy w nim m.in. Bereszyńskiego. Dzięki, szybkie spojrzenie na to, co działo się na Półwyspie Apenińskim. Zachęcam do przycisku subskrybuj, zachęcam do kciuków w górze pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.